Cześć, witajcie, jestem Enzo, a w dzisiejszym materiale przedstawię wam trzy wypadki na zjeżdżalniach wodnych zakończone tragedią. Jeżeli jesteś tu nowy, to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, a jeżeli mój materiał ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam was już do oglądania. Dziesięcioletni chłopiec poniósł śmierć na najwyższej zjeżdżalni wodnej na świecie w parku rozrywki Schlitterbach w Kansas City w stanie Missouri. Był jednym z pasażerów specjalnej tratwy, która zjeżdżała po strumieniu wodnym z wysokości ponad 51 metrów. Dziesięcioletni Caleb Thomas Schwab poruszał się kolejką wodną na zjeżdżalni zwanej Werag, co po niemiecku oznacza szalony. Zjeżdżalnia to osiąga prędkość nawet do 100 km na godzinę. Z relacji świadków wynikało, że zjeżdżał on sam, dlatego ponton wystrzelił w górę z olbrzymią prędkością, przez co stracił on głowę. Obecnie zjeżdżalnia ta jest zamknięta. W parku wodnym Hajdu Boszlo na Węgrach w 2014 roku dobudowano tak zwaną strefę Extreme Zone, zawierających 6 nowych ekstremalnych zjeżdżalni. Na pierwsze ofiary nie trzeba było czekać zbyt długo. Kobiety, Polki przed skorzystaniem z atrakcji zostały poinformowane, w jaki sposób powinny zjeżdżać. Obie podkreślają jednak, że udzielono im jedynie informacji co do konieczności odpowiedniego ułożenia rąk podczas zjazdu. Obie poszkodowane doznały bowiem na skutek silnego uderzenia w wodę poważnych urazów ginekologicznych. Uszkodzenia wewnętrzne okazały się na tyle poważne, że w obu przypadkach konieczne były skomplikowane operacje. Pewien mężczyzna korzystający ze zjeżdżalni wodnej w górach wypadł poza nią. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie wysokość położenia owej zjeżdżalni. Upadek z tej wysokości mógł grozić nawet śmiercią.